Cześć, to Marek z Trybu Solo. Dziś mam dla Was grę Zombicide Żywi lub Nie Umarli, którą dostałem do recenzji od Portal Games. Bardzo dziękuję. Zanim nagram film, w którym wytłumaczę Wam, jak się w tą grę gra i powiem, jakie są moje wrażenia, postanowiłem nagrać unboxing, dlatego że gra jest w sumie duża, ma dużo zawartości figurek, kart i tak dalej. Więc myślę, że jeśli lubicie klimaty zombiaków i lubicie gry od Simona, jesteście ciekawi, co kryje w sobie pudełko, więc zajrzymy sobie za chwilkę do środka, a ten drugi film, już taki z wrażeniami, zasadami, będzie troszeczkę później. Także zapraszam na unboxing. Zombicide Żywi lub Nie Umarli. Pudełko całkiem spore, takiego formatu, bym powiedział, typowo simonowego, jak inne Zombicide, czy Cthulhu Death May Die. Z tyłu możemy sobie zobaczyć, co na nas czeka. Mamy klimatu westernu, od razu widać jakiś pociąg, pełno zombiaków, bohaterów. Ja myślę, że jeśli graliście kiedykolwiek w jakąś grę z serii Zombicide, to przy takim unboxingu i przy oglądaniu zawartości będziecie się czuli jak w domu, bo te gry mniej więcej mają zawsze podobny jakiś tam content, zawartość. Chociaż tutaj już widzę jedną zmianę od razu na pudełku. Kości, które będziemy mieli, bo tutaj są chyba drewniane kości stylizowane na takie westernowe klimaty. I co nas czeka w środku? Ładnie, równo ułóżmy. Mamy tak, instrukcję, dosyć grubaśną, ale ta instrukcja zawiera też scenariusze, które będziemy grali, więc, ale i tak jest tego dużo. Czyli mamy tak, M10, czyli mamy 10 różnych misji. Te misje są raczej regrywalne, bo nawet 11, bo to jest jakiś samouczek jeszcze. Te misje są raczej regrywalne, bo no, tutaj fabuły to za dużo nie ma. Biegamy przed zombiakami, każdy scenariusz opisuje nam warunki zwycięstwa i przegranej. Nie wiem jak do tej gry, ale wiem, że do innych gier Simon często wrzuca darmowe scenariusze u siebie na stronie, więc można sobie zawsze coś tam pobrać. Ale poza tym widzę 42 strony instrukcji, czyli sporo tego. No, ale tutaj doszły też jakieś, widzę, inne mechaniki. Pociąg, balkony, czy jest tego trochę więcej niż na przykład w drugiej edycji. Ale jest też dużo przykładów, to też jest fajne, bo ja lubię instrukcje, które jednak pokazują na przykładach, jak w taką grę grać, a nie mamy tylko po prostu ścian tekstu. Więc instrukcja i koniec. Nie, tak naprawdę to mamy tutaj pudło, w którym będziemy mieli wszystkie figurki. Ja może sobie to na chwilkę odłożę na bok. Fajnie zrobione, takie stylizowane na starą jakąś drewnianą skrzynię. Poprzesuwam sobie to wszystko, żeby to się nam zmieściło. I tak, co mamy tu? Tu mamy bohaterów. Tych bohaterów mamy całkiem dużo. Wydaje mi się, że więcej niż w poprzednich częściach. Jakiegoś tutaj pastora z krzyżem. Mamy nawet jakąś taką, fachowo tego nie nazwę, jakieś działo, które możemy pewnie wykorzystać do walki z zombiakami. I mamy zombiaki. Te wzory figurek się, widzę, powtarzają. Czyli mamy tych takich, już nie pamiętam, jak się nazywali, bo mamy tu zawsze biegaczy, mamy takich zwykłych, mamy tych grubych, ogromnych zombiaków, mamy jeszcze, ale widzę, że tutaj są dwa rodzaje figurek, czy to są te same? Nie, jakiś inny wzór. Mamy jeszcze abominacje, także tutaj są bohaterowie. Szczegóły są całkiem spoko, wydaje mi się, że są całkiem fajne. Może Simon, to nie wiem, nie jest jakiś szczyt szczytów, jeśli chodzi o figurki, ale prezentują się całkiem spoko. Tu mamy te takie dzyndzelki, którymi plastikowe będziemy zaznaczać nasz poziom punktów doświadczenia, jakieś umiejętności, ale są fajnie zrobione, nie wiem, czy to widać, bo one wyglądają jak dynamit. I to jest spoko. Takie szczegóły jakby małe, ale no fajniejsze niż takie te typowe zombicide'owe znaczniki, które były podstawki do bohaterów, bo zawsze musimy grać 6 bohaterami. No to jest taki, powiedzmy, trochę mankament Zombicide'a, jeśli chodzi o granie w mniejszym gronie osób, że tych bohaterów zawsze musi być 6, tak przynajmniej zawsze było. I kości. I kurczę, te kości są naprawdę super, muszę powiedzieć, bo są drewniane, wyglądają jak takie stare, stare kości, mają tutaj nadruki fajne. Kości zrobili super. I też fajnie, że to nie są jakieś ekskluzyw kickstarterowy, tylko mamy te kości też w tej wersji takiej sklepowej. Teraz tak, musimy się tutaj dokopać. Tu mamy bohaterów. Dobra, udało się to otworzyć. To nigdy nie jest łatwe, otwieranie różnych tych kart i elementów. I mamy tak. K
Carla, Conception, Hanna. Sporo tych bohaterów. Na pewno wydaje mi się, że więcej niż w tej drugiej edycji. Nie wiem, może się mylę, ale mam wrażenie, że jest ich tutaj na pewno dużo więcej. I z tyłu mam jakąś tam specjalną zdolność. Zdolność klasy. Okej, czyli mam jakieś różne klasy bohaterów. Spoko. Teraz tak. Karty mniejsze, to już powinno dać się dużo szybciej otworzyć, w których będziemy mieli karty pewnie namnażania zombiaków, karty abominacji, taka, szwendacze, spaślaki, te karty sobie tasujemy i one pokazują, w ilu zombiaków się będzie pojawiać podczas rozgrywki. Dodatkowe karty abominacji, szwendacze, spaślaki, no biegacze, jest tego sporo, ekstra aktywacja. Jeśli graliście kiedyś w Zombicide'a, to na pewno te karty będą Wam się wydawały znajome. I różne przedmioty, szczelby, kolt, dynamity. Sporo tego, dużo przedmiotów. Ciekawe, czy będzie trzeba też przeszukiwać talię kart, żeby znaleźć jakieś tam specjalne bronie, które pozwolą ubić abominację. Stary rewolwer, to są chyba, podejrzewam, jakieś początkowe patelnia. Początkowe przedmioty dla naszych bohaterów, jakieś startowe. Znane już takie planszetki dla bohaterów, gdzie będziemy sobie wkładali przedmioty, które mamy. Będziemy sobie zaznaczali poziom doświadczenia naszych bohaterów. Kartę naszego bohatera, to ma miejsce na przedmioty, które będziemy sobie mogli jakoś tak włożyć, które będziemy mieli gdzieś w plecaku. I tutaj sobie zaznaczamy odblokowane jakieś umiejętności, poziom doświadczenia i tak dalej. Takie typowo zombicide'owe, no tyle, że utrzymane w klimacie takim drewnianym, jak cała gra westernowa. Abominacja, tylko jedna. Pamiętam, że w Kickstarterowej, znaczy na Kickstarterze tej abominacji było bardzo dużo. Podejrzewam, że w jakichś dodatkach, które Portal, jeśli wyda, jeśli się skusi wydać, to pewnie tych abominacji, tego wszystkiego będzie jeszcze więcej. I tu mamy kolejne... wypraskę, w której mamy pełno zombiaków. I tak, tu mamy jakieś wielkie, grubaśne zombiaki. Temu coś tutaj z paszczy wychodzi, jakiś taki ktulowy klimat. Tu mamy takiego po prostu też zombiaka. Fajnie to wygląda. Jak ktoś maluje, no to tym bardziej. Chociaż tutaj myślę, że malowanie nie sprawia aż takiej frajdy, bo mamy bardzo dużo identycznych figurek, więc no, to trzeba malować tak bardziej hurtowo. I tu takie normalne typy zwykłych zombiaków. Aż taki jeszcze jakiś chodzący. I mamy też panie zombie. Tak się prezentują. No ale fajnie, mnie cieszy. Muszę powiedzieć, że taki klimat Dzikiego Zachodu mi... Tu jeszcze jakieś, jeszcze inna pani. Przypomina mi Red Dead Redemption, taką grę, którą grałem na PlayStation kiedyś. Tam też był jakiś dodatek z zombiakami. Także Dziki Zachód sobie całkiem spoko, bo aż tak dużo gier na Dzikim Zachodzie ja nie mam. Chyba nie mam żadnej, ale pewnie jakieś tam są, ale za dużo nie. Także klimat westernowy bardzo spoko i to jest też fajna rzecz, bo widzicie, z boku jest pokazane na pudełku, co ma gdzie być i gdzie co włożyć, więc to jakoś tam pomaga w ułożeniu potem wszystkiego. I na samym dole naszego pudełka mamy wszystkie kafelki terenu. Zaraz sobie spróbuję jakoś je sprytnie otworzyć, żeby się tu nie pociął przed kamerą. I tak, trochę znaczników. Wypraski jakiejś sensownej nie ma. I to jest też takie typowe, znamienne dla Zombicide'a, że trzeba te wszystkie elementy gdzieś potem wypstrykane powrzucać i nie wiadomo do końca gdzie. Ja je zawsze trzymałem w tych kartonowych, w tym miejscu, gdzie są te kartonowe tutaj dopychacze. Aczkolwiek tutaj widzę, że są inaczej zrobione, bo w drugiej edycji one były takie prostokątne i puste w środku. Może było coś tutaj wyrzucić, ale dobra, mamy tak. Pociąg, to już od razu widzę, który będzie sobie po planszy śmigał. Miejsca, gdzie namnażamy zombiaki, jakieś skrzynie. Za dużo tych rzeczy na szczęście tutaj nie ma. To jest też fajne właśnie w Zombicide'zie, że nie jesteśmy zawaleni milionem żetonów. Tutaj wagony pociągu i kafelki terenu.
Kafelki są oczywiście dwustronne. To jakaś masakra, co tu się dzieje? Jakieś łóżko, trupy jakieś. W każdym razie tu mamy zawsze oznaczone, jaki to jest numer kafelka. 1, 2. Fajne, no fajne. No ciekawy jestem. Takie mi westernowe klimaty to coś innego niż współczesne zombiaki albo takie te fantazy, które były, jeszcze były science fiction. Ale jakaś odmiana to jest. No i co? No i macie kafelki, kafelków macie 9. Układacie sobie z nich mapy zgodnie ze scenariuszami, które są w instrukcji i rozgrywacie przygody. Więc tak wygląda zawartość Zombicide'a Żywi lub Nieumarli. Dzięki za uwagę. Odwiedźcie mnie na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Oczywiście zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki, do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.